Muzycy to mają po prostu takie żniwa. Jesteś aktorów. Jesteś okropny. Praca. Będziesz tak mówił swemu dziecku, jak ci powie, że będzie chciało być aktorką? Złośliwa mendo. Obraziłeś mnie tak ze 4 razy. Powiedz to teraz głośno. Tak, to ja jestem utrzymankiem mojej żony. Cześć, kochani. Może trochę więcej energii. Kochani, cześć, witajcie. To jest kolejny odcinek do Wybor Be Happy. My jesteśmy uśmiechnięci, ale tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że jest bardzo ciężki czas, że wiele osób ma problemy z pracą. My zresztą także. Ale my jesteśmy nie od tego, żeby się smucić, tylko od tego, żeby poprawiać wam humor. I poprawiać wasze morale. Tak, dokładnie tak. I zasugerował nam pewien człowiek. Wiceminister finansów. Ten oto młody pan wiceminister zasugerował. Że osoby i przedsiębiorcy, którzy reprezentują branże dotknięte szczególnie pandemią, powinny się po prostu przebranżowić. Tak. A ponieważ jak wiadomo, przebranżowienie to jest pstryk i już jesteśmy w nowej branży, postanowiliśmy poszukać nowych zawodów dla siebie, czyli dla Jasi, dla mnie, ale także porozmawiać z kilkoma osobami na temat tego, co ewentualnie już zrobiły w kwestii przebranżowienia się, bądź też jakie mają ewentualnie plany. Ja chodzę do telewizji, chodzę do radia, to ty jesteś bez pracy. Złośliwa mendo. A jak ci zamknie, przepraszam bardzo, telewizję? Ale nic mi na razie nie zamknęli, ja mam pracę, ja za chwilę znowu zaczynam nagrywać program. Nie, zamknął ci produkcję jak sama, nic. Będzie lockdown. Przede wszystkim chciałam się wytłumaczyć. Nie jestem utrzymanką mojego męża. Mój mąż mnie nie utrzymuje, mimo że nawet sugeruje wam to podprogowo. Absolutnie tak nie jest. To w ogóle nie o to chodzi. Ale powiedz to teraz głośno. Tak, to ja jestem utrzymankiem mojej żony. Tak, to prawda. Ja jestem utrzymankiem mojej żony. Czy ty jesteś w ogóle przygotowana do jakiegoś innego zawodu niż aktorka? Tak, jestem przygotowana. Otóż skończyłam nawet szkołę reklamy. Ale to było w 2001 roku. W międzyczasie i co z tego? Nadeszła rewolucja cyfrowa. Stary, ale ja dalej zmieniły jestem... się trendy. Kiedy ostatnio raz czytałaś cokolwiek na temat reklamy, jakąś analizę, nie wiem, doszkalałaś się z tego. To tak jak ja bym powiedział, że nie wiem, tak jakby lekarz, przepraszam bardzo, powiedział, ja jestem lekarzem z wykształcenia. Że ja jestem słaba w marketingu, naprawdę? Jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że prowadzę swoje sociale w ten sposób, że staram się być kreatywna, czyli dla takiej agencji byłabym ciekawa. Moim zdaniem jestem... głównie dlatego, że pokazujesz dużo ciała. W ogóle nie pokazuję ciała. Całe wakacje pokazywałaś ciało i wtedy rosły ci słupki. Nieprawda, nieprawda, nie zgadzam się. Pielęgniarka. Słuchaj, przecież ja nawet zastrzyki sobie robiłam domięśniowo. Mhm. Domięśniowo. No, ale to domięśniowo jest łatwiej niż dożylnie. No oczywiście, ale i tak jest trudno. Gdybym była trochę młodsza, to bym poszła na medycynę. I tutaj właśnie pojawia się kluczowe zdanie. Gdybym była trochę młodsza, ja muszę wam zdradzić pewną tajemnicę. Jasia jest naprawdę domorosłym lekarzem. Znaczy, wydaje jej się, że wie wszystko. Ej, przestań, każda matka, która ma dzieci, ma dużo lekarstw. Dużo wie. Ja bardzo długo cierpiałam na różne schorzenia, dopóki nie zaczęłam o siebie bardziej dbać. Więc dopóki na przykład... nie zaczęłaś być ze mną. Ja wyleczyłem cię ze wszystkich schorzeń. Na pewno, to była twoja zasługa. Wiem wiele rzeczy, ale też mam wiele produktów, bo z tych czasów chorych mam po prostu bardzo dużo produktów. Teraz już nie mam tego typu. A umiałabyś na przykład podetrzeć osobę... No który... przecież podcieram dzieci, no to co ale za to jest swoje dziecko. Naprawdę myślisz, że obcego bym nie podtarła? Ja nie wiem, ja tylko pytam. Ja jestem Ja zadaję kobietą. Tylko proste pytanie. My kobiety nie boimy się takich rzeczy i nie obrzydza nas wszystko. Ale tak ja jak ja twierdzę, że mnie coś obrzydza, ja po prostu się próbuję sobie... O widzisz, zobacz, poprawić. Dlaczego pielęgniarkami głównie są kobiety? Dlaczego? Hello? Bo kobiety są lepsze, to już ustaliliśmy. No, raczej. Pracownik budowlany. Czy ty dałabyś sobie radę jako pracownik budowlany? A co robi pracownik budowlany? Buduje, nie wiem, robi wykończeniówkę, nie wiem, stawia mury. Dałabyś radę, tak? Ty byś dała radę. Tylko jest pewien mankament, jest zimno. Umiesz obsługiwać śrubokręt, młotek? Maciek, no ja, no oczywiście. Co ty opowiadasz za brednie? Gdzie ty kiedykolwiek... Oczywiście, bo mogłabym wytapetować mieszkanie, a wiesz, mogłabym mamy narzędzia? Wymalować. Oczywiście, skrzynkę mamy tam. Dałabym radę. Tak, dałabyś radę? Tak. Widzisz, bo na przykład twoja koleżanka z teatru, Miśka Sosna, byłabyś świetnym budowlańcem. Mogłabym jakieś techniczne albo budowlane rzeczy, bo ja dużo w dzieciństwie spędzałam czasu z dziadkami i też z moim tatą, który jest złotą rączką i on mi bardzo dużo rzeczy właśnie zawsze tłumaczył, w piwnicy, w garażu, więc ja to wszystko wiem. A Miśka, ale ty w ogóle się znasz na takich rzeczach jak, nie wiem, śrubokręt, gwóźdź, nie wiem, bić młotkiem, cokolwiek, hołki rozporowe, jakieś takie... Nie no, chwila, no to jest podstawa. To jest podstawa, ja jak projektowałam... Budowlanka jest świetna, bo teraz świetnie hula. Budowlanka jest świetna i ja ci powiem jeszcze drugą rzecz, że budowlanka świetnie wpływa na poczucie i kondycję naszego umysłu. I jednak te wszystkie prace fizyczne są... Ja lubię na przykład sprzątać swoje mieszkanie, dom, bo mnie to odmurzcza zwyczajnie. Wiesz, ja nie muszę myśleć, ja się nie denerwuję, nie muszę wpadać w jakieś stany emocjonalne, po prostu robię coś automatycznie, a głowa odpoczywa. Drzwi zawiasowe, nie zawiasowe,
klasowe, ukryte, tutaj bezprzylgowe, to jest dla mnie w ogóle, wiesz... Miśka, to w ogóle czym ty się przejmujesz? Ty dziewczyny jesteś być może jedyną aktorką w Polsce, która ma alternatywę. Być może, ale wiesz co, ja nie mam głowy do biznesu, kompletnie. A to jest jednak związane ściśle, no wiesz, że no, musiałabym albo u kogoś pracować, albo założyć swój biznes, a w tym już jestem noga, no niestety. Słuchaj, to ja mam taką propozycję. Koroniewska jest genialnym mistrzem owijania ludzi wokół palca. Ona wszystko wszystkim sprzeda, no. A ty załóż, masz fach w ręce. Załóżcie spółkę kobiety na budowie. Coś w tym stylu. Wiesz, baby na budowie. Wiesz, co chodzi. Możemy się umówić, że będziecie w ogóle robiły te rzeczy w jakimś seksownym stroju. Myślę, że macie gwarantowany A. Po pierwsze stawkę plus 50%, jak nie plus 100%. B. Kompletnie zabukowany kalendarz. Nie, no super. Ale potrzebowalibyśmy jakiegoś kierowcę do busa. Wiem, że... No ale Marcelina Zawadzka, ona jest prezenterką. No też by się nadawała. Ale też z robotą jest kicha. No nie ma eventów, nie ma estrady, wiesz. Małgosia Socha też świetnie dekoruje i urządza wnętrza. No, Koroniewska, wiesz, jaka ona jest zajarana w urządzanie wnętrz? Słuchaj, no. Socha do wnętrz, Koroniewska do zarządzania i do wnętrz. Tam jeszcze parę dziewczyn by się znalazło. Słuchaj, mamy pomysł na biznes. Jesteśmy gotowi na przebranżowienie. Super. Tak, ja jestem za. No i jak ci się podoba mój pomysł? Przecież jest rewelacyjny. Z Miśką wpadliśmy na biznes życia, słuchaj. Miśka i Marcelina tej kategorii tych młodszych. Ty z Sochą, no... Ale obcisłe stroje, lateksowe, jakieś nie wiem tego. I tutaj na budowie z tą łopatą. Słuchaj, ja uważam, że to jest hicior. Po pierwsze, obraziłeś mnie tak ze 4 razy. Że w lateksowym, za to tak, masz... przepraszam. Nie lubisz lateksowym. I za to będziesz miał jakąś karę wyznaczoną przeze mnie. Jeszcze się zastanawiam. Tylko nie rozumiem trochę tych obcisłych strojów. To jest uprzedmiotawianie nas. To nie jest uprzedmiotawianie, to jest po prostu marketing. Ty jesteś specjalistą od marketingu. To jest marketing. Jestem, ale nie muszę być roznegliżowana, żeby coś sprzedać, wiesz? Ale skoro można lepiej sprzedać... A skąd wiesz, czy nie wystarczyłoby być nierozneglizowanym? Znaczy, ty w gumiakach i z łopatą myślisz, że to jest fajne? Stary, nie, ja mogę być w obcisłym dresie, ale nie muszę być roznegliżowana. Czyli łopata, obcisły dres. Znaczy, na przykład. Prawdę mówiąc, wolę, żeby Miśka i Marcelina, no ale dobra, jak musisz... Jezus, to w porę! Kierowca. Kierowcu, no po ostatnim odcinku chyba mam prawo, prawda? A musiałabyś mieć jakieś lepsze prawo jazdy, to też nie dla ciebie. Korepetytor, o! Czy mogłabyś być korepetytorem? Znaczy, to, że mogłabyś, to ja wiem, ale co ty byś korepetytorowała? Nie wiem. Mogłabym profesor spróbować Instagrama. Uczyć ludzi zdających do szkoły teatralnej, proszę cię. Ale po co oni mają zdawać do szkoły teatralnej? No bo kiedyś ta pandemia się skończy. Ale i tak mamy za dużo aktorów. Po to, żeby wyprodukować kolejną gromadę bezrobotnych, sfrustrowanych Jesteś aktorów? Jesteś okropny. Praca Będziesz tak mówił swemu prostu... dziecku, jak ci powie, że będzie chciało być aktorką? Taki powiesz? W życiu. Bądź dziennikarką. Nie tam, a dziennikarką. Weź sobie jakiś poważny zawód. Inżynier, lekarz, nie wiem, prawnik. Filozofia i aktorstwo. Najlepsze zawody pod słońcem. No dobrze, a na przykład muzyka, czyli muzycy? Muzycy to mają po prostu takie żniwa, że ja pierniczę. Zresztą zobaczcie, co powiedział nam Grzesiek Skawiński, lider zespołu Kombi i ONA. Czy ty w ogóle widziałbyś się, tak jakbyś miał tu i teraz, dzisiaj, zmienić zawód? To co ty byś mógł takiego zrobić? Co byś mógł robić? Wiesz co, no jest parę wyjść. Ale mogę powiedzieć jedynie prawdę. No cóż, mógłbym zostać pedagogiem online, jak w tej chwili, bo mam wykształcenie pedagogiczne. Skończyłem Uniwersytet Gdański, pedagogikę specjalną, więc mógłbym się ewentualnie tym zająć. Poza tym ostatnio wróciłem do swojej pasji, do malowania obrazów. Myślisz, mam że na malowaniu obrazów teraz to jest biznes jakiś? Myślę, że to jest taki sam biznes jak na muzyce mniej więcej. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Więc poza tym jako ten emerytowany już nauczyciel w tej chwili, tak, nie mam i tak uprawnień, więc raczej do tego zawodu nie mógłbym wrócić. No cóż, powiem tak, umiem gotować, więc może... Ale może... restauracje też stoją. W moim wypadku po prostu nie wiem, no. Ale ja się niczego nie boję. Nawet kiedyś tutaj pewna gazeta, nie będę wymieniał przez grzeczność nazwy, gdzieś ktoś siedział z lunetą w krzakach i złapał mnie, jak staczkami jeździłem i sprzątałem ulicę, więc być może już czas. No ja muszę powiedzieć, że jestem od roku emerytem. Z formalnego punktu widzenia? Z formalnego punktu widzenia, tak. Łapiesz już wiek emerytalny. Załapałem się na wiek emerytalny, mam emeryturę już, co pozwala mi też oczywiście w jakiś sposób tam egzystować. No to może emerytura?
No, ja jestem już gotowy na emeryturę, ja mógłbym spokojnie być na emeryturze. Ja też. Też? Ale wiesz, jaki jest problem? No. Że nasza emerytura to jest 30, 40, ja mam 60 zł na razie przyznane. Ja chyba z 40, słuchaj, no nie wyżyjemy za stówę. Czyli emerytura odpada. No, no dobra. Nie, odpada emerytura, chyba że wrócimy do tematu twojej mamy. Tak, o, może po prostu będziemy żyli z mojej mamy, to jest jakiś pomysł. Albo wiesz co, nie, może my po prostu przeprowadzimy się do twojej mamy, o. Nie, ja tego nie zniosę. Pracownik sezonowy. O, mogłabym na przykład grabić liście. Umiem to robić. O, grabić liście to jest akurat... Tak? Po co mamy ogrodnika? No bo kiedy mam to robić? Pracuję. A no tak, przepraszam bardzo. Trzeba czytać te wszystkie komentarze na Instagramie. Czy teatr jest zamknięty? Ale ja pracuję na Instagramie. To jest moja bardzo fajna praca. Wiem. Fajniejsza niż twoja. My dlatego mamy ogrodnika. Nie dlatego, że uważamy, że nie moglibyśmy tego samego robić. Tylko bilans zysków i strat wyszło nam na to, że bardziej opłaca nam się wynająć ogrodnika, panów, którzy tam skoszą trawę i zbiorą liście, niż wydawać pieniądze na leczenie Joasi po jej każdym zabiegu ogrodniczym w ogrodzie. Nie teazuj, bo ja mam zdjęcie, ostatnio na nie wpadłam, jak wyglądałam. Tutaj wchodzimy do innego rankingu, który już jest bardziej skomplikowany. Lider do spraw zarządzania projektami IT, Project Manager. Cokolwiek to znaczy, podoba mi się. No, musisz znać metody prowadzenia projektów takie jak Prince2, PMI, Agile, Scrum. Znasz? Nie. O, sprzedawca handlowiec, to jest mój punkt. Sprzedawca handlowiec. Tak. Ja od dzieciństwa czułam, że jakbym miała taki sklepik na rogu, to bym była najbardziej szczęśliwa na świecie. Dlaczego go nie masz? No nie wiem właśnie. Tak mówisz o handlowcu, a mogłabyś sprzedawać w sieci na przykład? No pewnie. A widzisz, są tacy, którzy wcześniej na to wpadli. Ta sytuacja spowodowała to, że miałem czas się tym zająć i otworzyłem sklep internetowy. Dzisiaj możesz wejść na Goldfish Store. Na razie dostarczamy na Polskę, ale za niedługo zaczniemy dostarczać nasze produkty również na całą Europę. Ty, złota rybka, to co wy tam sprzedajecie? No generalnie są marzenia ludzkie i to, czego ludzie potrzebują. Właśnie dlatego jest złota rybka, żeby jakby spełnić to założenie. Sprzedajemy, słuchaj, na chwilę obecną elektronikę, komputery, bardzo dobrze sprzedają się kamery internetowe. Sprzedajemy meble, trochę chemii, ale już wchodzimy w AGD, będzie jeszcze więcej elektroniki, no i oczywiście zabawki, prezenty i wszystkie te historie, które będziemy potrzebować na przykład na święta. Więc możemy się zająć innymi rzeczami, to jest najlepszy czas na to i zróbmy to. No, pokażmy, że stać nas na coś więcej niż nauczyć się tekstu na pamięć, wyjść na scenę i być wiarygodny. Czyli rozumiem, ty sugerujesz, że sytuacja kryzysowa powinna być tak naprawdę katalizatorem do pozytywnych zmian w życiu. No ale pewnie, że tak. No nie ma co, wiesz, leżeć i narzekać, Boże, jak jest ciężko. No przecież życie daje tyle możliwości. Wiesz, gdybym ja stracił dwie nogi, no to prawdopodobnie bym napisał drugą grę o tron albo coś innego, no wiesz, no nie wolno się poddawać, tak, no mamy chyba jakoś tam poukładane w głowie jakąś wyobraźnię, jakieś pasje, dzielmy się tym z innymi ludźmi po prostu. No, ja teraz otworzyłem sklep, zapraszam wszystkich, wpadajcie na Goldfish Store. Chcecie zrobić sobie show online, proszę bardzo, haker umysłu czeka również na was, więc jakby widać, no mam kilka nóg i na każdej staram się stabilnie stać. No. Przedstawiciele za... Powiedziałam. Może przestań, no. Przedstawiciele zawodów rzemieślniczych, krawcy, hydraulicy, kafelkarze, kaletnicy. Umiesz coś? Krawcowa? Hydraulik, kafelkarz? Hydraulik, nie. Kafelkarz, mogłabym pomagać. Widzę Aśkę, która pomaga przy kafelkach. Panie Zdzisławie, krzywo. Ten kafelek leży krzywo. Jest źle położony tutaj. I tu oj, fuga tam. Jest zła. Znalazłem jeden zawód, w którym mogłabyś się zrealizować. Tak. Content manager. O, to prawda. Czyli... Skuteczna promocja mierzona jest liczbą kliknięć, użytkowników i wizyt na stronie. I to bym się w tym odnalazła. Czyli Jasiu, de facto jesteś content managerem na swoim koncie. Mało tego, nikt mi nie pomaga, robię to sama. Ty, no to słuchaj, uzbudowałam się tą rozmową. Masz pracę, masz zawód. Mam zawód. No dobra, słuchajcie, to tyle. Asia ma zawód. Content manager. Nie mam zawodu, ale jestem na jej utrzymaniu, więc też dobrze, bo ona jest dobrym content managerem. A wy może udało wam się jakoś tam, nie wiem, zasugerować, coś znaleźć dla siebie, ale tak naprawdę życzymy wam tego, żebyście jak najszybciej mogli wrócić do swojej pracy, którą lubicie, w której się odnajdujecie i w której jesteście dobrzy. I mamy nadzieję, że będziecie się śmiali razem z nami, śmiali bez nas, po prostu, żebyśmy czasem dotrwali, się z czegoś pośmiali. Tak, i żebyśmy dotrwali do lepszych czasów, a jeżeli macie jakieś pomysły na to, o czym możemy vlogowo na razie robić odcinki, to też wrzucajcie nam tutaj informacje. Tak, w komentarzach bardzo będziemy wam wdzięczni. Tymczasem tak, tutaj subskrypcje, tutaj odcineczek. I łapki w górę. Oczywiście łapki w dół. Szanujemy. No jak ktoś musi, to trudno. Tak, do zobaczenia. Prawda. Ściskamy, dziękujemy. Pa, pa!